Witam wszystkich. Dzisiaj będzie recenzja kolejnego dania indyjskiego w wersji wegetariańskiej. Więc zapraszam do dalszego oglądania. I kolejne danie, w tym wypadku jest to ryż cytrynowy z warzywami w indyjskich przyprawach. Waga 250 g i 282 kilokalorie. Danie oczywiście wegetariańskie. Bardzo ładne opakowanie, takie typowo jak wojskowe racje. Możemy to podgrzać przy pomocy bezpłomieniowego podgrzewacza chemicznego. Bardzo świetnie się podgrzewa. Jeśli nie mamy, to po prostu wkładamy to do wody gotującej się i kilkanaście minut podgrzewamy. A jeśli nie mamy wody, to po prostu przekładamy. Odcinamy tutaj, przykładamy całość do jakiegoś garnka i podgrzewamy w normalny sposób. I tak wygląda danie podgrzane. Główny składnik to oczywiście ryż. Kurkuma zabarwiła całość na żółto. Mamy tutaj soczewicę jeszcze, ale bardzo malutko. Ryż jest nasączony właśnie takim sokiem z cytryny. Całe danie jest takie lekko orzeźwiające. Miało to być średnio pikantne. To powiem szczerze, że trochę więcej niż średnio jest. Są tu zielone papryczki chili, czyli te ostrzejsze od czerwonych. Liście curry. Imbir. Lekko czuć tak jakby kokosem. Jak dla mnie danie wyśmienite. Pomimo, że danie jest wegetariańskie, możemy sobie w kostkę pokroić pierś kurczaka, podsmażyć i dodać do takiego dania. Wtedy doda to nam większej ilości kalorii. No pikantne to jest. Dużo więcej niż średnio. Ja takie lubię, więc dla mnie jest idealne. Dodatkowo tego doprawiać nie trzeba. Kolejne świetne indyjskie danie, które serdecznie polecam. I do następnego filmu.